opowiemy sobie dzisiaj o takim programie, który nazywa się Microsoft PowerPoint i w programie tym tworzy się prezentacje. Większość naszych lekcji online robionych jest właśnie w prezentacji PowerPoint. Tak mniej więcej wygląda ikonka do programu PowerPoint, albo jest to również taka brązowa ikonka z literką P. I są pewne zasady tworzenia prezentacji PowerPoint. Każda prezentacja powinna mieć swój tytuł. I właściwie na każdym slajdzie można taki tytuł napisać. Na slajdzie umieszczamy tylko kilka krótkich zdań, bardzo często zaznaczonych punktami, więc nie piszemy całego slajdu, nie zapełniamy tekstem, tylko przeważnie są to krótkie hasła. Umieszczamy tam też najważniejsze obrazy i jest taka zasada, że ludzki wzrok przeważnie skupia się tutaj w lewym górnym rogu, dlatego najczęściej obrazy właśnie takie, które mają przyciągnąć wzrok, umieszczamy w tym miejscu. W prezentacji bardzo ważne jest, aby na górze slajdu odpowiednio umieszczać jakieś takie wyróżnione hasło. W jednym slajdzie używamy tak 3-4 kolorów, nie więcej, dlatego że zbyt kolorowa prezentacja nie jest profesjonalna. Umieszczamy w prezentacji także obrazki, ale powinny one być wyraźne i czytelne. Jeśli piszemy teksty w prezentacji, to powinno się używać czcionki co najmniej 20, ale można też czasami używać mniejszej, natomiast może ona być już nieczytelna. 20 jest czytelna i później oczywiście większa czcionka. Nie piszemy tylko wielkimi literami, a więc takimi, żeby był włączony caps lock, ponieważ taki tekst jest trudny do przeczytania. Do pisania wykorzystujemy taką czcionkę jak najbardziej czytelną. Spójrzcie, jak wygląda czytelność prezentacji. Tutaj mamy prawidłowo zrobioną prezentację, a tutaj źle. Prawidłowo dlatego, że zobaczcie, Tomasz Nowak jest pogrubiony i wyśrodkowany i później wyśrodkowane są także podtytuły, czyli szkoła, osiągnięcia i hobby. I są jak gdyby wysunięte w lewo. A tutaj jest wszystko w takim słupku napisane i ta prezentacja jest mało czytelna, więc jak będziemy robić prezentację, to starajcie się zawsze tak ją właśnie wyodrębniać, podtytuły i ten tekst pod spodem. Podtytuły właśnie można pogrubić. W prezentacji można także zamieszczać pliki multimedialne, czyli grafikę, zdjęcia, muzykę, tekst i film. I teraz obejrzymy sobie taką przykładową prezentację pod tytułem Moja mama. Zobaczcie, tu jest slajd tytułowy. Tutaj mamy tytuł Moja mama, autora prezentacji Ewa Nowak, klasa trzecia A. I teraz zobaczcie, jak wyświetlamy prezentację. Tutaj w dole ekranu jest taka ikonka, która pokazuje pokaz slajdów. Klikam sobie na tę ikonkę i włącza mi się prezentacja. Ta jest akurat z efektami dźwiękowymi. Moja mama. I klikając przechodzę do następnego slajdu. Klikając przechodzę do następnego slajdu. Moja mama jest wspaniała, piękna i kochana. I kolejny slajd. Moja mama lubi chodzić na spacery, czytać książki, piec ciastka. Moja mama marzy o dalekich podróżach, fotelu na biegunach, różach w ogródku. Kocham moją mamę. Koniec prezentacji. I teraz zobaczcie, każdy slajd można w jakiś sposób edytować. Na przykład chciałabym zmienić kolor czcionki, to tak jak w Wordzie, zaznaczam sobie czcionkę, wybieram inny kolor i już mam napis Moja mama na czerwono. Tak samo tutaj mogę na przykład te wyrazy zrobić w innym kolorze.
zaznaczam i klikam na jakiś tam granatowy albo też na czerwony. I proszę bardzo. I w ten sposób właśnie tworzymy prezentację. Jeżeli chcielibyśmy dodać jakiś nowy slajd, to klikamy sobie na przykład na ostatnim slajdzie i powiedzmy chcę zrobić slajd szósty. Klikam prawym przyciskiem myszy i tutaj dokładam nowy slajd. I mam, zobaczcie, pusty slajd. I tutaj mogę napisać portret mamy. I teraz tutaj w tym miejscu wystarczy wybrać sobie, można to skasować i tutaj wstawianie i z obrazów, na przykład na komputerze mamy zdjęcie swojej mamy, wybrać sobie to zdjęcie i powiedzmy wstawić do prezentacji. A ja wstawię na przykład takie zdjęcie. To nie jest zdjęcie mamy, ale jesteśmy z panią takimi waszymi szkolnymi mamami. Zobaczcie, wstawiłam zdjęcie i teraz wystarczy wyśrodkować i mamy zrobione. I teraz, gdy włączymy pokaz, to ten slajd również nam się pojawi. I tak właśnie tworzymy prezentację PowerPoint. Na dzisiaj to wszystko. Jeżeli macie taki program u siebie w komputerze, możecie go wypróbować. Do widzenia.